Chwała Bogu. Dzięki Bogu, że możemy być razem. Że Bóg daje nam taką możliwość bycia razem. Wiecie, naprawdę dzięki Bogu za to, że On jeszcze chce nad nami pracować, ale to jest ważne dla mnie i dla Ciebie, żeby przyjmować to, co On mówi, że kiedy On mówi, to żeby nie przechodzić koło tego mimo, wiecie, naprawdę, niech Pan pomoże dla nas, wiecie, na tej ziemi słuchać się Jego głosu, niech pomoże nam, żebyśmy nawet z tego, co jakby w tym naszym kraju jest takie dosyć popularne, żeby po prostu nie mieć z tym po prostu w ogóle żadnego udziału. A popularna ogólnie, wiecie, tak z moich takich przemyśleń teraz z ostatnich dni, popularna u nas w Polsce to jest, wiecie, taka obłuda. Myślę, że nie tylko w Polsce to jest takie popularne, ale w Polsce to, myślę, widzimy to chyba bardzo często, tak? Wielu ludzi uważa się za wierzących, żyją wbrew, niektórzy uważają się za niewierzących, a idą i wykonują pewne rzeczy. Pomimo tego, że kiedy rozmawiasz z nimi o Bogu, oni mówią, ja nie wierzę. A kiedy okazuje się, biorą ślub, idą do tych swoich świątyni, kiedy rodzą im się dzieci, dokonują jakichś tam ceremonii, które by jakoby miały pokazać, że wierzą w tego Boga, skoro twierdzą, że nie wierzą. Wiecie, tak, nawet jedna rzecz, która mnie też zainteresowała właśnie też i w tej Szwajcarii, tak ciekawie okazuje się, jest tam w prawie jest wyraźnie. Jest taki w ogóle w części wynagrodzenia jest podatek na kościół, wiecie. I okazuje się, że muszą go płacić wszyscy, z wyjątkiem tych, którzy są niewierzący. Jeżeli ktoś jest niewierzący i wyraźnie powie, że jest ateistą i nie wierzy w Boga, nie musi płacić tego podatku, ale jeżeli w przyszłości okaże się, że będzie chciał wziąć ślub, ochrzcić dziecko lub cokolwiek zrobić z tego rodzaju, po prostu ma zabronione. Nie ma do tego dostępu. Ciekawe dosyć prawo, ale tak pomyślałem sobie właśnie o tym naszym kraju, o tym, w czym my bierzemy udział, wiecie, skąd pochodzimy, że wiecie, w tych naszych ciałach właśnie nieraz jest to, że człowiek mówi jedno, a robi drugie. Wiecie, dlatego naprawdę niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie właśnie być dla Niego, bo w Nim nie ma czegoś takiego. On kiedy mówi, właśnie to jest piękne w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że On kiedy mówił do tych ludzi, On miał pełną moc i wykonywał dokładnie to wszystko, o czym mówił, a przede wszystkim miał moc pełną do życia w świętości, żył w czysty sposób, wiecie, i On ma tą moc, żeby to wprowadzić w moim życiu i w Twoim, wiecie, teoretycznie byś mógł popatrzeć swoimi oczami, no niemożliwe, ale dla Jezusa jest to możliwe. Dla Niego jest to możliwe, że kiedy przychodzimy do Niego, dla Niego jest to możliwe, wiecie. Dlatego ci wszyscy Boży ludzie przychodzili właśnie do tego Jezusa Chrystusa. Do Niego przychodzili, do Niego wołali, do Niego się modlili i On im pomagał. Wiecie, i to nie było oparte na nich samych, to nie było oparte na nich samych, to było oparte właśnie na wierze w Jezusa Chrystusa. Dlatego niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie, bracie, siostro, żeby wierzyć w Niego, nie dać sobie wykraść przez diabła, żeby diabeł nie wykradł z mojego serca i z Twojego serca, że Jezus może. On może to uczynić w Twoim życiu, w moim życiu, w doświadczeniach, w których aktualnie jesteś postawiony. Ja jestem postawionym. On może zachować Cię w czystości, w świętości. On ma pełną moc do tego, tylko jedyne, co jest potrzebne, to jesteś Ty, ja. Na Niego. Wiecie, chciałem z Wami się podzielić takim tematem, który mnie gdzieś tak mocno też zastanowił. Wiecie, też sprawą z życia naszego brata Pawła, on też z tym doświadczeniem zmagał się, o tym mówi, ale wiecie, to mnie bardzo mocno zastanowiło. Ja bym chciał, żebyśmy otworzyli list do Rzymian, 15 rozdział. 15 rozdział, wiecie, i tak zastanawiałem się właśnie nad Paweł, wiecie, naprawdę nasz brat, który poszedł za Jezusem Chrystusem, potężnie nasz Pan Jezus Chrystus w nim działał. Jeszcze do dzisiaj przez te listy, przez te słowa, które on wypowiedział w mocy Pana Jezusa Chrystusa, z łaski Pana Jezusa Chrystusa. On sam mówi o sobie, że z łaski Jego jestem tym, czym jestem. Z Jego łaski. Wiecie, potężnie działał i do dnia dzisiejszego możemy czytać te słowa i w nich widać jest nasz Pan Jezus Chrystus, to On przekazywał, wiecie, i ten nasz brat dochodzi do pewnego momentu właśnie do tych słów, które mnie tak bardzo zastanowiły, chciałem się z Wami podzielić, chodzi mi tutaj od 30 wersetu.
Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Wiecie, apostoł Paweł, nasz brat, woła tutaj do kościoła, woła do braci, do sióstr, o to, żeby wsparli go w walce, w modlitwie, żeby wsparli go. I dalej czytamy, o co on prosi. Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei, by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Widzimy tutaj, wiecie, to mnie tak mocno zastanowiło, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei. O jakich tam niewierzących chodziło? Wiecie, o jakich on mówi niewierzących ludziach? Czy to byli ludzie totalnie ci, którzy uważali, no my jesteśmy niewierzący, my jesteśmy niewierzący, my nie wierzymy w Boga. Paweł, ty nam nie musisz o tym mówić, bo my nie wierzymy w Boga. My potrzebujemy Boga. Czy to byli tacy niewierzący? I widzimy tu apostoł Paweł, on prosi Kościół, prosi braci i sióstr, pomóżcie, wesprzyjcie w modlitwach. Wołajcie ze mną do Boga w tej sprawie, bym został wyrwany z rąk niewierzących. Widzimy, wiecie, Paweł, człowiek, który naprawdę zaufał Jezusowi Chrystusowi, poszedł naprawdę na całego, całkowicie oddał mu swoje życie. Potężnie nasz Pan Jezus Chrystus działał w tym człowieku, a on dochodzi do takiego punktu. Wiecie, widać, że on w tym punkcie potrzebował wsparcia Jezusa Chrystusa, że widać, że on z ciała, to wiecie, to nie poradziłby sobie z tym tematem. Nie poradziłby sobie, choć był mocny, ale nie poradziłby sobie z tym tematem. I wiecie, chciałem, bo tak zastanowił mnie właśnie ten werset i poszukałem sobie w Strongu też ten werset, może przeczytam, jak on brzmi. A proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną pracowali w modlitwach za mnie do Boga, abym był wybawiony od tych, którzy są niewiernymi w ziemi judzkiej, a iżby usługa moja, którą wykonywam przeciw Jeruzalemowi, przyjemna była świętym. I wiecie, tutaj to słowo jest, którzy są niewiernymi. I wiecie, kiedy dalej sobie zaglądałem właśnie na te słowo niewiernymi, co to za ludzie byli? Co to za ludzie byli, o których Paweł mówił? Niewierni. Niewierni. Czy to faktycznie byli ludzie ci niewierzący? Właśnie nie. To byli ludzie, którzy uważali się za wierzących. I te słowo brzmi, też można sobie sprawdzić w tym Strongu apeiteo, i tłumaczenie tego słowa jest nieposłusznym być, nie wierzyć, nie chcieć wierzyć, nie uwierzyć, nieposłusznym się stać, niewiernym być, upornym. Wiecie, i naprawdę apostoł Paweł dochodzi do tego właśnie punktu, że on tam, jak zmierzał w kierunku Judei, on wiedział, jakie przeciwności ma ze strony właśnie tych ludzi, tych ludzi, którzy uważali się za wierzących, a uparcie trwali przy swoim. Którzy uważali się, że oni wierzą, ale dalej postępowali według swoich widzimisię, według swojego upodobania. Którzy nie chcieli poddać się Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jaki wielki problem apostoł Paweł miał z tymi ludźmi, że aż prosi Kościół, wesprzyjcie, pomóżcie mi, żebym został wyrwany z rąk tych ludzi. Jaką siłę mieli ci ludzie, w cudzysłowie. Jaką siłę do tego, żeby przeciwstawiać się Ewangelii, żeby krzywić proste drogi pańskie, żeby stawiać opór. Ile oskarżeń ci ludzie mieli w sobie, ile ci ludzie mieli mądrości w sobie. Wiecie, naprawdę tak mnie to zastanowiło. Apostoł Paweł dochodzi do punktu, gdzie mówi Kościele, pomóżcie, wesprzyjcie mnie w tej sprawie. Więc to nie była sprawa taka, że okej, Paweł podszedł, poradzę sobie z tym tematem. On wiedział po prostu, że bez Jezusa Chrystusa on nie poradzi sobie z tym. I dzisiaj, wiecie, naprawdę my żyjemy w takich czasach, że jeżeli nie będziemy podawać się Jezusowi Chrystusowi, ty i ja, jeżeli nie będziemy należeć do Jezusa Chrystusa, my też możemy być takimi ludźmi. Ludźmi, którzy uparcie mogą trwać i sprzeciwiać się tym, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest tylko Pan Jezus może uczynić to w moim życiu, w twoim życiu, bracie, siostro. Tylko On może to uczynić. Że będziemy tymi, którzy będą pomagać sobie, a nie tymi, którzy będą sobie przeszkadzać. Wiecie, jak ważnym to jest. Wiecie, naprawdę to mnie tak mocno dziś ruszyło, bo tak cały czas sobie myślałem, no Paweł, wiecie, człowiek, który naprawdę, nasz brat, który poszedł, wielka moc. Jak czytamy, co się działo przez ręce Pawła.
Potężna moc, wydawałoby się bohater. A widzimy, jaką siłę mieli w pewnym momencie ci ludzie. Że Paweł wiedział, że jeżeli Jezus Chrystus go w tym nie wesprze, jeżeli Jezus Chrystus go nie przeprowadzi, jeżeli on nie będzie wsparty przez Jezusa Chrystusa, to ci ludzie go zniszczą. Zniszczą go ci ludzie. Ci ludzie wierzący, którzy uważali się za wierzących, a nie byli posłuszni Ewangelii. Ci ludzie wierzący, którzy mówili wszem i wobec, że jesteśmy wierzącymi, to ty, Pawle, się mylisz. Ty nie masz racji. I wiecie, te słowo właśnie apeiteo występuje jeszcze w kilku miejscach. Chciałbym je też przeczytać. W liście do Rzymian 10 rozdział. 20-21 werset. A Izajasz waży się nawet powiedzieć: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada: cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. I tu właśnie zużyte to słowo. Do ludu nieposłusznego i opornego. Wiecie, właśnie w sprawie tych ludzi apostoł Paweł wołał do kościoła. Wołał do braci, do sióstr: wesprzyjcie mnie w tych modlitwach. Wspomóżcie mnie. Pracujcie razem ze mną w tych modlitwach. Żebym był wyrwany z rąk właśnie tych ludzi. Żeby Pan mnie zachował z rąk tych ludzi. Tych ludzi, tego ludu nieposłusznego i opornego, który kiedy Słowo Boże docierało do tego ludu, to on zawsze miał siłę do tego, żeby stawić opór. Żeby stawiać opór, że nie pójść według tego, co Bóg chce, ale pójść według tego, co On chce. Według swoich pożądliwości. Wiecie, naprawdę... Niesamowite to jest, że w człowieku może być taka siła do tego, żeby stawiać się Bogu. A ilu jest tych, którzy mają właśnie, nie mają tej siły do tego, żeby przyjąć to, co Bóg chce. Wiecie, naprawdę tylko Jezus Chrystus może pomóc mi i Tobie. Tylko On może sprawić, że ja i Ty będziemy właśnie po stronie tej właściwej. Tylko On, wiecie. W każdej chwili, kiedy człowiek sam próbuje, to w pewnym momencie okazuje się, że wróg tak umie zakręcić, że człowiek nawet nie wie, kiedy już staje przeciwko. Staje przeciwko. Dalej to słowo 1 Piotra, 2 rozdział 1 listu świętego Piotra. I tutaj bym chciał przeczytać 8 werset. Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia, ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ci, którzy nie wierzą słowu. To jest też użyte te słowo. Ci, którzy nie wierzą słowu Jezusa Chrystusa. Właśnie ci, którzy nie wierzą słowu Jezusa Chrystusa. Właśnie ci ludzie. O tych ludzi właśnie, jakby o ochronę przed tymi ludźmi Paweł wołał. Ochronę przed tymi ludźmi. Tymi, którzy nie wierzą słowu. Nie to, że oni usunęli się, my jesteśmy niewierzący, ale oni nie wierzą Słowu. Dalej, pomimo tego, że nie wierzą Słowu, oni idą w swojej upartości, w swojej wizji, w swoim kierunku, wyznaczonym swoim kierunku i prą naprzód i próbują innych pod to podporządkować. Ale daleko to jest od Jezusa Chrystusa. Ci, którzy nie wierzą Słowu. Też ten 1 Piotra, 3 rozdział, kolejne miejsce. I tutaj też to słowo jest, pierwszy werset, trzeci rozdział. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu. Ci, którzy nie są posłuszni słowu. Tutaj też to słowo jest użyte. Właśnie ci, którzy nie są posłuszni słowu. Nie to, że ich nie ma w kościele. Nie to, że oni się nie uważają za wierzących, ale nie są posłuszni słowu. I apostoł Paweł prosi, braci i siostry, pomóżcie, żebym był wyrwany z rąk tych ludzi. Właśnie z rąk tych ludzi. Wiecie, naprawdę, jak wielu ludzi wtedy, na tamten czas, służyło nie temu Panu, któremu powinno służyć. Wiecie, naprawdę, dla mnie i dla Ciebie, bracie i siostro, jest to tak bardzo ważne, żeby stać po właściwej stronie, żeby należeć do Jezusa Chrystusa, żeby nie stać się tym człowiekiem, który uważa siebie za wierzącego, a uparcie trwa przy swoim i stawia opór dla tych, którzy idą za Jezusem Chrystusem, dla tych, którzy naprawdę chcą się ratować. Wiecie, i bardzo mocno to dotykało, widać. Dotykało to naszego brata. I chwała Bogu, wiecie, chwała Bogu, że Jezus Chrystus go w tym przeprowadził. Przeprowadził go, choć wiele cierpienia zadali mu ci ludzie. Ci właśnie ludzie zadali mu bardzo wiele cierpienia. Ale Jezus Chrystus okazał się wiernym i przeprowadził go mocniejszym.
Ale wiecie, jak pięknie by było, gdyby ci ludzie zamiast uparcie trwać przy swoim, zamiast stawiać się przeciwko Pawłowi, zamiast stawiać się przeciwko tym, którzy trwają w Jezusie Chrystusie, jakby szli, jakby razem mogli się ratować. Jakby razem mogli wziąć udział w tym, co jest dobre. Te siły, które przeznaczone mają na to, żeby stawiać okoniem, żeby były przeznaczone na to właśnie, żeby być dla Jezusa Chrystusa, żeby być z Panem. Wiecie, naprawdę niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie. Tylko On może to uczynić. Bracie, siostro, tylko On może to uczynić. Chciałbym jeszcze przeczytać 1 Koryntian, 10 rozdział. 10 rozdział od 1 wersetu. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Widzimy tutaj, apostoł Paweł mówi właśnie, że wielu ludzi wyszło i Izrael właśnie też jest dla nas dla przykładu. Ilu w tym Izraelu, wiecie, jak się patrzymy na te dzieje Izraela, na to, jak Mojżesz wyprowadzał ten lud, jak oni przeszli przez tą pustynię. Ilu tam ludzi było, którzy nie służyli tak, jak powinni służyć. Szli w zupełnie innym kierunku. Pomimo tego, że dostali dokładnie to samo, co wielu stamtąd. Dostali to samo, co dostał Jozue. Dostali to samo, co dostał Kaleb. Dostawali to wszystko, mieli możliwość z tego skorzystać, mogli to widzieć wszystko, brali w tym udział. Wiecie, tak pomyślałem sobie o nas, naprawdę mam i naprawdę wielu ludzi na tej ziemi, nie tylko my, ale też wielu ludzi na tej ziemi, dostaje wiele dobra, może obserwować wiele dobra okazywanego od Boga, wiele cudów wspaniałych. I co z tym robią? Dlaczego Bóg nie upodobał sobie tamtych ludzi? Dlatego, że tak sobie zdecydował? Czy to oni sami sprzeniewierzyli się Bogu, odeszli, porzucili, woleli swoje pożądliwości niż Boga, woleli swoje bożki, swoje, woleli swoją drogę wyznaczoną przez siebie samych, a nie tą, którą Bóg wyznaczył. Wiecie, naprawdę niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie. Można naprawdę, tak sobie pomyślałem, naprawdę ci ludzie, oni naprawdę byli w dobrym miejscu, byli teoretycznie, wydaje się, koło Mojżesza. Niektórzy ludzie byli bezpośrednio koło Jezusa Chrystusa. I tracili się koło Niego. Dlaczego? Nie dlatego, że On źle mówił, nie dlatego, że nauka była zła, tylko dlatego, że oni bardziej miłowali swoje życie. Nie chcieli oddać swojego życia. Wiecie, tak naprawdę ja i Ty, jeżeli nie będziemy posłuszni Jezusowi Chrystusowi, nie ma dla mnie, dla Ciebie bezpieczeństwa. To jest chwila, gdzie człowiek może służyć wrogowi i nie brać udziału już w tej wojnie, w której powinien brać udział. Dlatego tylko Jezus Chrystus może mnie przeprowadzić i Ciebie, bracie i siostro. Tylko On, nasz Pan Jezus Chrystus. Wiecie, jeszcze raz zaznaczę te słowa. Apostoł Paweł prosił Kościół, jak widać było, jaka to była bitwa, jak on walczył o to. Bo on wiedział, zmagał się z tymi ludźmi, jak oni mocno wykrzywiali te proste drogi, jak mocno stawali. To oni zadawali tyle cierpienia. Nie ci, którzy całkowicie byli niewierzący i mówili, jesteśmy niewierzący i koniec. Nie bierzemy w tym udziału, ale właśnie ci obłudni, którzy uważali się za wierzących, a żyli wbrew temu, co mówiło Słowo. Wiecie, naprawdę, bracia i siostry, niech Pan Jezus nam pomoże. Mamy Go właśnie, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy Go, możemy do Niego wołać. On jest z nami. Kiedy naciera na Ciebie wróg, kiedy pożądliwość na Ciebie próbują naczyć, kiedy złe myśli, kiedy coś próbuje przeciwko bratu wrzucić, masz Jezusa Chrystusa. Nie musisz być mądrzejszy. Ale możesz być dla Jezusa Chrystusa. On może Cię przeprowadzić. Wiecie, naprawdę, ilu dzisiaj jest takich, co oskarżają? Ilu dzisiaj takich jest? Ilu na tej ziemi takich jest, co oskarżają? Mało czy dużo? Ilu jest takich, co osądzają, czują się lepsi? Ilu jest takich? Wiecie, ale są na tej ziemi ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Bo Pan działa, nasz Pan jest, On jest żywy, On działa.
są ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa i w tych Pan Jezus będzie działał do ostatniej chwili, choć będą przechodzić przez doświadczenia, choć będą musieli znieść te przeciwności, ale z Panem Jezusem przejdą przez nie. Tak jak apostoł Paweł przeszedł i wszyscy ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa przeszli. Ale jak ważnym jest właśnie, żeby nie być jakby w gronie tych ludzi, którzy zadają cierpienie dla tych, którzy idą, którzy stawają okoniem, którzy są oporni przeciwko temu, co Słowo Boże mówi. Ale być właśnie tymi, którzy są poddani. Niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro. On może pomóc jedynie dla nas. Amen.